Załóżmy, że mamy przestrzeniową V oraz dwie jej podprzestrzenie U1 oraz U2. Wówczas sumą algebraiczną tych dwóch podprzestrzeni U1 i U2, którą oznaczamy w ten sposób U1 plus U2, nazywamy zbiór wszystkich sum U1 plus U2, gdzie U1 należy do podprzestrzeni U1, zaś U2 należy do podprzestrzeni U2. Jeśli te dwie podprzestrzenie są prawie rozłączne, czyli U1 w przekroju z U2 jest równe tylko elementowi 0,1, no bardziej rozłączne nie mogą być, obydwie muszą zawierać ten element. Ale jeśli tak jest, że tylko ten element należy do nich obydwu, wówczas sumę algebraiczną nazywamy sumą prostą i zamiast takiego plusa piszemy plus w kółku U1 plus U2. U1 w sumie prostej z U2. Mamy teraz przestrzeń R3 oraz jej dwie podprzestrzenie. U1 to jest oś X, natomiast U2 to jest płaszczyzna Y o Z. No i zastanawiamy się, czy to prawda, że V jest równe U1 w sumie prostej z U2. No to tu muszą zachodzić dwie rzeczy. Po pierwsze, te przestrzenie muszą być prawie rozłączne, czyli jedyną ich częścią wspólną może być element Z, znaczy musi być element Z. No to sprawdźmy, czy tak jest. No to wiemy, jak to wygląda. Jak tu mamy X, Y, Z, tak? No to tu jest oś o X. Płaszczyzna Y o Z to jest ta ściana tutaj, gdzie X jest stale równy 0. No to one się przycinają tylko w jednym punkcie i to jest punkt 0, 0, 0, czyli element 0. Czyli OK, są prawie rozłączne, to jest pierwsza rzecz. No to teraz pytanie, czy one razem dają całą przestrzeń V? Do przestrzeni, weźmy dowolny wektor należący do V. No to on ma jakieś współrzędne X, Y, Z. No a co to są wektory z tej przestrzeni? Z osi o X. No to są wektory, które są w postaci X, 0, 0. Natomiast wektory z płaszczyzny Y o Z są w postaci 0, Y, Z. Dla jakichś Y, Z? No to zauważmy. Dla X, Y, Z ja znajdę jakieś X, 0, 0 plus 0, Y, Z, gdzie to należy do U1, to należy do U2. Więc dowolny wektor V mogę przedstawić jako sumę wektorów z tej przestrzeni i z tej przestrzeni. A zatem jest to suma, zatem V jest sumą algebraiczną U1 oraz U2. A ponieważ te przestrzenie, jedyna ich częścią wspólną jest tylko element 0, 0, to rzeczywiście możemy napisać, że jest ich sumą prostą. Jeszcze jeden przykład. Tym razem mamy przestrzeń V równą L od X, czyli przestrzeń wszystkich wielomianów. U1 jest to taka podprzestrzeń wielomianów, które są po prostu stałe. Natomiast U2 to jest przestrzeń takich wielomianów, które w jedynce mają wartość 0. Zastanawiamy się, czy V jest równe U1 w sumie prostej z U2. Czyli po pierwsze, musimy sprawdzić, jaka jest część wspólna tych dwóch przestrzeni. No to zauważmy, tutaj te wszystkie wielomiany mają w jedynce 0. No to jakie wielomiany stałe mają w jedynce 0? No taki to jest tylko jeden. Wielomian stale równy 0. Zatem częścią wspólną U1 oraz U2 jest wielomian 0. OK, no to pierwszy warunek się zgadza. Teraz pytanie, czy jak ja wezmę dowolne P należące do V, to czy ja to przedstawię jako sumę jakichś dwóch wektorów, jednego z tej przestrzeni, a drugiego z tej przestrzeni? P należące do V, no to jest jakiś wielomian, nie? Który można przedstawić jako an x do n tej plus an minus 1 x do n minus pierwszej plus no i tak aż do a1x plus az. No to zastanówmy się, co to są tutaj te przestrzenie. No to jest prosta sprawa. To są wielomiany, które po prostu są stale równe c. Natomiast ta druga przestrzeń, p od 1 równa się 0. To jakie to są wielomiany? No to żeby p od 1 było równe 0, no to na przykład x minus 1, taki wielomian. Ale też x kwadrat minus 1.
x do trzeciej minus 1. X do n-tej dla każdego n minus 1. Wszystkie te wielomiany należą do tej przestrzeni u2. A nawet więcej, możemy jeszcze wziąć stałą, przednawias i przemnożyć, i to dalej w jedynce będzie stale równe 0. Czyli wszystkie wielomiany postaci a razy x do n-tej minus 1 należą do tej prostej, do tej przestrzeni. Nie tylko one, ale te wielomiany możemy traktować jako bazę tej podprzestrzeni. No i teraz pytanie. Czy ja przedstawię ten wielomian jako sumę jakiegoś wielomianu stąd plus sumę jakiegoś wielomianu stąd? Tak. Ponieważ po pierwsze, właśnie, to jest baza, czyli wszystkie kombinacje liniowe tych wielomianów też należą do tej przestrzeni. No to ja mogę wziąć taką kombinację liniową. A n razy x do n tej minus 1. To należy do u2. Plus a n minus 1 x do n minus 1 minus 1. To też należy do u2. To jest ich kombinacja liniowa, więc też należy. No i tak dalej. A n minus 2 x do n minus 2 minus 1. I tak aż do a 1 razy x minus 1. Wszystkie te dwumiany należą do przestrzeni u2, więc ich kombinacja liniowa, ponieważ to jest właśnie przestrzeń, też należy do u2. Czyli tu to całe to jest wielomian z przestrzeni u2. Teraz chcemy dodać jakiś wielomian z tej przestrzeni, taki, żeby ta suma była równa temu. Tu są same stare. No to co? Tutaj mamy an x do n tej, ok. An minus 1 x do n minus 1, ok. An minus 2 x do n minus 2, fajnie. A 1 x. Dobra, no to ta część się zgadza. Ale zostaje kwestia stała. Tu mamy minus an, minus an minus 1, minus an minus 2, aż do minus a 1. No a chcemy mieć a 0. No to jaką stałą tutaj możemy dodać? Otóż możemy dodać a 0, i musimy nadrobić wszystkie te stracone a, te wszystkie odjęcia. Czyli plus an plus an minus 1 plus i tak aż do plus a1. Czyli mogliśmy po prostu plus an plus an minus 1 aż do az. No i ta stała, jeśli dodamy do tego wielomianu, da nam ten wielomian. Czyli widzimy, wzięliśmy dowolny wielomian z przestrzeni v i przedstawiliśmy go jako sumę jakiejś stałej oraz jakiegoś wielomianu, który w jedynce przechodzi, ma wartość 0. Zatem tak, jest to V, jest sumą algebraiczną tych dwóch podprzestrzeni, a ponieważ ich jedyną częścią wspólną jest wielomian zerowy, więc jest też ich sumą prostą. Dziękuję za oglądanie moich filmów. Jeśli masz jakieś pytania, uwagi, daj znać. Zapraszam też na moje inne filmy oraz do subskrybowania kanału. Pozdrawiam.